kurwa, ten jebany telefon. O kurwa, wujka nie wskoczyła. Jaki to jest syf, ja pierdolę. Też tak umiem. To jest kurwa czwórka, to jest czwórka, to wszystko to jest kurwa czwórka. Czają mi jakiś kurwa robal wleciał. Co za debil jebany. Pizdeje w kawicie. Ło, czujniki ma! Trochę gruz. Straszny gruz. Troszkę mu sprzeci skrzynia. To jest sztek. Znowu wbije. No, to jest nasteczny. O, wszedł. Siema. Stary, to trzeba gdzieś zaparkować, żeby ci opowiedzieć, kurwa, co z nim jest spierdolone. To ma koń. Nie wiem, to jest 1.4 Vestijeta. Wpisz Grande Punto 1.4. Osłyszysz, jak z hamulce skrzypią? Jak pociągu, kurwa. A mi się szybka tu nie otwiera. Radyjko jest wyciągnięte. Tam jest, jak chcesz, możesz włożyć. Bo radyjka się nie da wyłączyć ogólnie. A czyli ona działa jak ładowarka, jak włożysz do prądu. No, to się też zjebane. Stary, musisz plasticzka jeszcze tego wyciągnąć. Albo, o! Czekaj, bo to trzeba było inaczej. Ale działa. Działa? No, to tak się włącza radyjko w punto. Kurwa, cały czas mi się światła stopu świecą. Znaczy one migają. Jak ci zahamulec, to wtedy kurwa, to wtedy normalnie świecą. A tak to migają czasem nie. Wiesz co, wyjebać to radyjko, kurwa. To ma ogólnie 95 koni. No i kurwa, jest upgrade. A go miało 60 parę. To wypierdalamy? Nas interesuje to. Przepustnicka. Trakcja, cyk, cyk i pizza. Bo! Czekaj, patrz, sprzęgła wiesz ile jest? Wrzucam jedynkę. No. I patrz się na sprzęgło, nie? No. Tu dopiero zaczyna chwytać. I tu już jest prawie do odpuszczone. Aha, czyli łapią w same góry. Tak. O, albo patrz, reakcja na gaz. Będę robić pik jak ten, jak klikam. Pa. Pip. Pik. No. Pik. Pik. Jaki gruz. To jest straszne, kurwa. Trzeba... A gaz łapie po sekundzie. Śmiesznie było mi ten, widać. Straszne, kurwa. Dalej tu w lewo i pod kościołem staniemy. Łada? Zresztą Ładą bym wolał jeździć. 4x4 one chyba. A oni tam ktoś stoi. Tu se... Malutko miejsce z tyłu. No bo są fotele rozjebane na maksa. Mam w tym rację. Czekaj, tu se staniemy pod cmentarzem, kurwa, bo to jest idealne miejsce dla tego gruza. Dla tego trupa. On zaraz martwy i tak będzie. Teraz, jak do ciebie jechałem, nie wcisnąłem sprzęgła, miałem wbitą jedynkę. Silnik się odpalił, zaczął się kurwa kręcić i auto się dopiero powoli po chwili zaczęło do przodu toczyć. Jest takie sprzęgło spierdolone. O, pas jest, patrz. Pasu? Pas muszę, kurwa. Kurwa, ty. Nie wyj... O. A odpalę te światła. Czekaj. A nie, normalnie ten. Odpalimy mu, bo może te... O, kurwa. No. Czekaj. Tutaj lekko się urwały. O, no i patrz, świecą teraz. Masz kurwa. Kurwa, jak w Audi. Stary, za darmo, to odjeżdżaj tym już, kurwa. O, kurwa, o, ale mi napierdalają te. Wszystko to za ciebie. Stary, chodź tu, patrz. O. Czekaj, daj temu chwilę. O.
Daj mu miodu, daj mu miodu. Jeszcze trzęsie pucha. Machę ci otworzę. To jest? To tutaj kuna mieszka, patrz jak tu wpierdolone, tu są wiśnięte, nie? Mówię, to się już akumulator chyba wylewa. No. Także padlina. To jak jest wzrost? 0,7. To ma... W źle przebiegu? Ile? Zgaduj. 180. Stówę ma. Stówę? Stówę. Stówę, kurwa. I to jest w gorszym stanie niż waldliczka. A tu jest aktualny przebieg, 63 koła. Tutaj jest chyba nowszy. Ile to ma? 100 tysięcy równo? No. No w 2 lata nabiła... 40 koła. 40 koła. Ja pierdolę. Newton ma brawo. I on ma tryby jazdy. On ma normalny i sport. To ma kurwa zwykły i tu będzie i city. Masz kurwa city albo ten. Albo nie city. A, i chuj wie na czym jest mocniejszy. No chyba na nie city, bo city to jest pewnie oszczędny. No pewnie tak. To jest najbardziej przypałowa rzecz, w której jeździłem. Ta Honda to jest nic przy tym. Właścicielka tego auta, ona kurwa tym na co dzień jeździ. Ona zapierdala wszędzie. O. Ona daje radę, kurwa. Teraz na tych zimówkach trochę strasznie. Jak wczoraj z Maćkiem jeździłem po suchym, no. Na zagranach tam już kurwa dupa uciekała. Ja pierdo, ale to jest kurwa potwór. Ale on zaczął się jeszcze bardziej kurwa kręcić. On nie hamował, tylko on jeszcze bardziej przyspieszał. Kotłowało, on tuk-tuk. Ja pierdolę. Gdzie jest kurwa Maciek? Gonimy skurwysyna. No, tylko gdzieś nie skręcił, mam nadzieję, że nie. A gdzie by tu mogli skręcić? Jedynie to tam, na ten. Albo tu gdzieś na sklep zawrócić. Czekaj. Tak, jedzie, tak, jedzie, tak, jedzie. Tak, to jest tam, to jest tam. Zostawiamy go, to jest serio? Tak, z dziadkiem, nie zostawiaj, ale możesz stanąć obok. Dzień dobry. Kogo podglądacie? A co to za jazda bez prawa jazdy? Jak to ma na papierku? Nic nie wiemy. Siema. Czekaj, muszę drzwi otworzyć, bo szyba się nie uchyla. Jaki zbieg okoliczności, staro mnie zgarnął przed chwilą. Pokazał mi tego rzęcha, ja patrzę, ty jedziesz, opią zawinął na podjeździe i tu przyjechali. No bo ja cię akurat zobaczyłem, popatrzyłem się i patrzę, ty jedziesz, nie? I powiedziałem mu, żeby zajechał. Stary, to jest taki grusta, to jest taki rzęk. Światła stopu se zobacz, one napierdalają jak choinka. Ja się zastanawiałem, czemu wszyscy za... Ja się zastanawiałem, czemu wszyscy za mną jadą 50 metrów, kurwa. Zaraz dziadek mi idzie, co ty robisz? A słuchaj tego! A przekręci się za siedem koła. Ja pierdolę! Dobra, siema. Dziadek się wkurzy. Co ty myśl, Maciek, za popierdolony kolego? Idziemy do Maka? Do Maka? Na McFlurry, ja bym sobie pojechał. Idziemy. To trzymaj, trzymaj, nagrywaj dziadka, nagrywaj dziadka. Papa. Ale się odsrał! Ja pierdolę! Kurwa, musimy spierdolić, że nas nie dogonili. Co jest widzowe? Mi się kurwa tu świecą, kurwa! Zjebało się! Czekaj, stoją tam? No patrz, świecą się! Nie wiem co, kurwa! Bra. Nie, kurwa, dalej! Odpal! Żeby nie zgasł! Ja pierdolę! Co za... Ej, nie, my musimy... Ej, stań gdzieś od razu! No, stajemy, bo to już jest, kurwa, strach!
O, przestało. Teraz. I trzeba było ruszyć. Przejebane jest to auto. Przejebane, że jak to zgasisz to auto, to my już nie odpalimy. Będziemy nawet o tym nie pomyśleć. Będziemy stali na tej czerwonej, kurwa. No widzowie, trzeba lampy naprawić. Brzęchu. Otworzymy sybagaja. Będziemy musieli dwie śrubeczki odkręcić i będziemy, kurwa, mogli to naprawić. Mamy tak, narzędzie. Papierek ściewny i skrzyneczka mała. Druga, teraz powinna lampka nam wyskoczyć. Ciusia jest. O. O, widać pięknie, co się odjebało. Kurwa, o. Ja pierdolę. Bierzmy papierek. Tu jeszcze z lustryczka jest. Zajebista robota. Kurwa, pierdolone Fiaty. Kurwa, kontrola policyjna będzie. A to czemu się, czemu tu się, czemu tu kurwa śruby nie ma? Ja pierdolę. Tu jaki ładny rzęch w ogóle. Maciuś kurwa jest na zawodach kurwa z piłki i kurwa nie mogę go tu zawieźć. A ja czasu nie mam kurwa, żeby to naprawiać. Więc kurwa go zawiozę i na miejscu sobie naprawiam. To wygląda w słoneczku? Kurwa. Kurwa, już trochę minęło. Wygląda to już tak. Z tej strony jest ładnie już. Z tej jest drugi od góry taki brzydki. Ale chuj, już powinno załapać, tylko że teraz kurwa z wtyczką się jeszcze muszę pobawić, kurwa. Wtyczka kurwa strasznie wygląda. To się wygląda jak się kurwa, jak bateria się wyleje, to tak samo jest. O kurwa. Dobra, wtyczka jakoś tam w miarę wygląda, ma parę takich miejsc. I kurwa, prąd załapie. Wtyka kurwa, jak to wpiąć teraz? O. Kurwa, co to jakieś jebany gówna mi tu chodzą. I teraz tak, trzeba zawinąć, tyle tak rozproszyć, teraz można wkręcać. Dobra, wybierz jakiś błąd, czy się odpalisz grzecznie? Kurwa. Kontrola światła stop. Światło pozycyjne, otwarte drzwi. Kurwa, świeci się. To się świeci. O, oj, chuj. Szybki update'ik. Klosz rozkręciłem. I to jest tak kurwa przegnite. Spróbuję to kurwa zeszlifować. Przeczyściłem tą całą lampę, kurwa. Zjebała się żaróweczka, potem się kurwa naprawiła, dalej kurwa miga. Kurwa, a ona? Odkręciłem sobie dwie śrubeczki, nie? Tak jak się mocuje. I za chuja ta lampa kurwa zejść nie chce. Bo ona była kurwa tam na trzeciej śrubie. Kurwa. Kurwa, jebana. Ła, zajebałem łbem. Ty włoska kurwo. O, tam jest wtyczka od lampeczki. O, tam jest. Tylko kurwa, no ni chuja nie ściągnę. Chuja, włożymy to. O kurwa, z powrotem na miejsce. Możesz wcisnąć. Nie uda się. Pierdolę, chuja, chuja zrobiłem. Pierdolę ten samochód. Pierdolę to. Dobra, co wie? Udało się ciągnąć lampeczkę. Tego trzeba było wyciągnąć. Stąd. Taki drucik. Co do masy nie ma? Oj, oj, o, pierdolę. Ale tam przygnite jest. Przygnite, czyli przetegowany.
czyli przerdzewiałe. Aha, co to za... Nie gada, że zaplejony, kurwa. Co się tu... A tu pięknie jest. Tu jest czyściutko, elegancko. I tutaj znowu styki są do zrobienia. 120 se przejadę parę razy i będzie, powinno być git. A jak nie, to jeszcze tam lampę górną trzeba będzie zrobić. Dobra, znowu sobie to chwilę poszlifuję i wracamy. Wyciągnąłem z wtyczki pina, już go trochę zeskrobałem, bo był cały czarny. Reszta jest ładna. Ale może z drugiej lampy jeszcze zobaczę, jak tam było i może tam jeszcze poskrobię. Powinno już wszystko działać po tym. Kurwa, widzowie, przeczyściłem to z piołem i dalej, kurwa, jak ci tyska se hamulca. O, to dalej migają. Przez chwilę. I tu już koniec, już nie miga potem. Chyba. Także trzeba jeszcze drugą lampę wyciągnąć i styki jeszcze znowu poprzecierać. Jakby ktoś chciał wiedzieć, jak się wyciąga piny z tej jebanej wtyczki, to trzeba sobie odhaczyć, o, tak jak jest, tak, wtyczka. To sobie to odhaczyć. Jest tutaj pinek, nie? Jego tak po prostu nie możemy wypchać. Musimy go tutaj podważyć śrubokręcikiem cienkim tą dziurkę. Jak sobie to wciśniemy, to wtedy możemy drugą ręką jakoś pociągnąć. O, wyszło. O, i tu widać, że to trochę przyrdzewiałe jest. Takie chujsko. No i to teraz to trzeba wyszlifować. Teraz sobie można wziąć takiego smaru do połączenia. Trochę sobie tego bierzemy i tu, kurwa, wciskamy. O, i teraz go po prostu wciskamy. Powiesz co? O, wchodzi. I teraz mu trzeba kliknąć, jak trochę wyjdzie. I on tam już jest. Zatykamy to. O, kurwa, właśnie. Wyszła. Kontrola świateł pozycyjnych, dobra, bo tam się jedna pozycyjna nie świeci. I teraz jak jest? O! Dobra, teraz stopik. O, tu widać, na tym. O! Nie świeci się? Kurwa. Jeszcze tego trzeba zrobić. Ja pierdolę. Kurwa. Otwarte drzwi, lewe przednie, kontrola świateł pozycyjnych i tyle. No i się świecą. No już nie ma nic do robienia tutaj, kurwa. Dalej nie działa. Ja pierdolę. Nie mam kompletnie pomysłu, kurwa. No. Kurwa. Jeszcze mu, kurwa, jedniemy.